głupie zabawki. Co ona robi? Catnap jest najlepszy. O nie, on nie jest najlepsza. Hej, co ty zrobiłaś? Przepraszam, to był wypadek. W takim razie twoja zabawka też tam pójdzie. Nie mogę oddychać. Gdzie jest powietrze? O nie! Ludzie, wciśnijcie przycisk Lubię to, żeby Pomni i Catnap mogły oddychać w akwarium. Lubię to! Udało się. Dziękuję. A, skrzela! Mam skrzela! Bosko, Jona! Auć! O-o! Czy to są drzwi? Otwórz to! Pomni, przydałaby mi się pomoc. Zacięło się. Kręć! Lista kontrolna, jak zostać syreną dla mojej drogiej Catnap. Dostaniesz nic. Kitty, głowa do góry. O, dzięki. Nie mamy ich. Tu jest cała lista. Zacznijmy od makijażu. To niesprawiedliwe. A co z moją listą? Muszę coś wymyślić. To jest to. Mam rozgwiazdę. Auć. Oto moja lista. Pierwsze pole to makijaż. Woda micelarna dla czystej twarzy. Co? Pracuję nad tym. Powinnyśmy się pospieszyć. Miau. Następnie się zarumienię. Nie tak szybko, cukiereczku. O nie. Co jest z moją dłonią? O! Powinnaś mieć oko na swoje kosmetyki. Podgrzejmy to. Jest naprawdę gorące. O, o, nie utrzymam tego w rękach. O, mam jedną rękę do zrobienia tego wszystkiego. Hofmo przetrzymuje drugiego zakładnika. Ale zabawa. Auć! O, coś spadło. Znam sztuczkę. Gorące szczypce. Więc nie poparzę sobie palców. Kolorowe cienie, eyeliner. Ostatni szlif. Powinnam mieć to z głowy. Kiedy masz jedną rękę, makijaż nie jest taki łatwy. Odrobina żółtego na ustach. Zrobię sobie rzęsy. Błyszczyk do wykończenia mojego glamu. Makijaż jest gotowy. Moja ręka. Wróciłaś. Pierwsze zadanie wykonane. Oto pierwszy gość. Jeden. Więc czy jest otwarte? Jeszcze nie. Miau. Nie mam nic. Proszę bardzo, Pomni. To jest dla ciebie. O, jak miło z twojej strony. Mogłam chociaż tyle. Bosko, teraz mogę zrobić fryzurę. Idź spać. Będę twoją stylistką. Dziękuję. Jak to wygląda? Farba do włosów. Ha? Niebieska? Potrzebuję serum na porost włosów. Dodam koloru. Ale błyszczące. Eksperyment się skończył. Ale miło, rośnijcie moje puszyste, piękne włosy. Wyglądam jak katna proszponka. Pospiesz się. Dlaczego drzwi się nie odblokowują? Co w tym śmiesznego? Nie, nie i jeszcze raz nie. Zadania trzeba wykonywać wspólnie. Wyjdziecie tylko razem. I tak ma być. Bzdury, a co tam? To budka. Hej, obudź się. Obudź. Dobrze? Wyłącz światło. Ha? Wciąż śpisz. Jak to możliwe? O, mam pomysł. Jesteśmy wielkimi fanami. Mogę cię pocałować?
Najwyraźniej ja muszę ją uczesać. A o co chodzi? Tak jest dużo lepiej. Dzień dobry, śpiąca królewno. Śliczne włosy. Oto następny numer. 5. O, jeszcze się nie odblokował. Co się dzieje? Nic. Następne zadanie. Ogon i top. Skąd weźmiemy ubrania? Cześć, wiem. Łap ogon, Catnap. Oto ogon dla ciebie, pomni. O, spójrz w górę. Tak, 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 tak. Aha, chciałabyś. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Tak. Co? To tylko materiał. Co ja mam z tym zrobić? Nie potrafię szyć. Dziewczyny, jakieś pomysły? Cześć, oto igła. O, dziękuję. Jak ci idzie? Mam narzędzie do szycia. Wow, to prawdziwa magia. Nie mogę się doczekać, żeby jej użyć. Cofnij się o krok. Dlaczego to muszę być ja? Nie, boję się. Voilà. O, udało się. Świetnie. Tak, uszyj mi strój syreny. Dobrze, celuję. Hej, jestem tutaj. Ups, kolejna próba. No dalej. A psiu. O! O-o! Ale to nic. A może? A! Dość! Nie chybisz. O! Jaki ładny! Wreszcie! Igła padła. Dobrze, że wszystko się udało. Oto nowy numer. No dalej, otwórz się. Jeszcze nie. Ogon i top. Następnie zrobimy opaskę na włosy. O, nie mam nic. Jak zrobić opaskę na głowę bez niczego? Poczekaj chwilę. Mam pomysł. Narysuję głowę do wykonania. To jest to. Zdarzyła się tu prawdziwa przemiana. Kit the band. Jest naprawdę ładne, prawda, Catnap? O, jak zmienić uszy w opaskę? Ojejku! Hej, Catnap! Ona mnie nie słyszy. Hej, Catnap! Ha? Odwróć się. O nie, nie, nie! Wow! To był szczęśliwy upadek. Co za dodatek. Perły pasują do mojego ogona. Ostrożnie przykleję je do uszu. Gotowe. Wspaniale. Gdzie jest nowy numer? To nie wystarczy. Wisiorek, to będzie łatwe. Mam wisiorek, wiesz? O nie, jest zepsuty. Peszek. Zrobię najlepszy wisiorek w całym zbiorniku. Mój kultowy kapelusz w kształcie ryby. Oszałamiające. Pokryję klejem na gorąco. Pokryję klejem na gorąco. Tak, sprawię, że druga połowa będzie czerwona. Niech będzie czerwona. No dobrze. Wisiorek powinien zostać usunięty z papieru pergaminowego. O, wow, wygląda świetnie. Dołączę wstążkę i gotowe. O, dogonię ją. Szkoda, że to mi nie pomoże. Jak mam naprawić mój wisiorek? Jego stan tylko się pogorszył. O, mam pomysł. Hagi, pomóż jej. O, co tyle hałasu? Zerwałam mój wisiorek. Ale mogę to naprawić. Podłączę to tutaj. Trochę oceanicznych wibracji nikomu nie zaszkodzi. Więc czy to działa? O, nie wiem jak ci dziękować. Uroczy wisiorek. Dziękuję. O, Agi, wszystko gra? Całkowicie. Kolejny numer. Ale to jeszcze za mało. Drogie panie, tęskniłyście? Mam dla was podarki. Proszę. Nie chcę. Dobrze, niech ci będzie. To jest dla ciebie. O, dzięki. Co to? Uwielbiam niespodzianki. Wow, to są kolczyki. Słodko. Ja też.
też chcę. Otwórz pudełko. O, czy to bomba? Zegar tyka. A, cokolwiek. Powinnam zrobić sobie parę kolczyków. Zbierz się w sobie, pomni. Wycięłam ogony ryb z papieru piankowego. Sklej połówki razem. Udekoruj perłami. Stwórz brokatowy wzór. Muszę tylko dodać zapięcie do kolczyków. O, a co z bombą? Udało jej się. To nie fair. O, nowy numer. Co to ma być? O, jeszcze nie koniec. Potrzebujemy rękawic. Nie pozwolę wam dokończyć zadania. Odwrócę ich uwagę. Proszę pana, jesteś taki wysportowany. Kolego, pożyczę twoją laskę. Teraz cię kontrolujemy. Dalej zrób dla nas rękawiczki. Wszystko jest na liście. Dalej. Chwileczkę. Dziękuję. Oto materiał dla mnie. Trzymaj, pomni. O, wielkie dzięki. Ale to jest ładne. Pasuje jak kulał. Dobra, wystarczy. Mamy numer. Ej, otwieraj. Paznokcie. Potrzebujemy paznokci syreny. Lakier będzie nam niedobrze wyglądał. Zaczniemy od pilnika do paznokci. Co to ma być? Pilnik jest zepsuty. Trudno go kontrolować. A! Pomocy! Nie, nie, nie! Mam to! Dzięki! O! Nie ma możliwości, żebyśmy się stąd wydostały. Posłuchaj tego. O, tak! Od razu przejdziemy do rzeczy. Złapiemy ryby w nasze sieci. Wszystko gotowe. Muszą tylko stanąć na krzyżu. Zróbmy rozeznanie. Gdzie on jest? Drogie panie? Nie, zaplątałam się. Dość! Haha, nie złap łapka, drogie panie. Nie ujdzie ci to na sucho. O-o, co za niespodzianka. Cyfrowy cyrk ma przerwę. Chipi, chipi, czapa, czapa, bum, bum, bum. Kane? O, nie! Co ci się stało? Święty cyrku! What? Zostałem zabity przez... O, Kane! Zabójcą jest... Zabójcą jest kto? Nie! O, nie! Kane, spoczywaj w pokoju! Słuchajcie, skoro Kane umarł, możemy wszyscy opuścić cyrk. Nikt nie odejdzie, dopóki nie znajdziemy mordercy. A może ty go zabiłaś? Co? Nie! No dobrze, idziemy. To ty go zabiłaś! Wszyscy mówią, że to ty! To byłaś ty! A nie, to nie byłam ja. Jestem Pomni, największy detektyw w niesamowitym cyrku. Widzisz? Zaraz dowiem się, co tu się stało. Ty! To nie ja. Albo ty? Nie! A może jednak ty? A! Zobol? Złamałeś jej serce. A może ty go zabiłeś, co? No dobrze. Oto główni podejrzani. Kto zamordował Kane'a? To nie ma sensu. No tak. Jak dwie krople wody. Hej ludzie, czy wiecie, kto zabił Kane'a? Napiszcie w komentarzu. Jest miejsce zbrodni. Szukam dowodów. Nóż? Nie. Aha, co to? O, to ogon. To byłeś ty. Ty? To ty, zabiłeś go. Nie, to jest mój ogon. Chwila.
Oskarżony, siadaj. Ha? Czy muszę? Tak? Nie ruszaj się. Przysięgnij, że będziesz mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Powiedz nam wszystko. Dobrze. Ćwiczyłem z najcięższymi hantlami na świecie jedną ręką. I uczyłem nowej piosenki na gitarze drugą. Nawet moje odbicie było pod wrażeniem. W każdym razie byłem totalnie niesamowity. Gdy nagle usłyszałem krzyk. Moje odbicie się przestraszyło. Ale ja nie. Dokładnie wiedziałem, co robić. Człowieku, wypluj wykałaczkę. Uratuj ragatę jak mistrzunio. Co za ciacho. Odwracam się do Kaufmo i mówię mu prosto w oczy. Teraz jesteś superbohaterem. Ragata rzuciła mi się w ramiona. A ja dałem jej kwiat. Jest naprawdę fajny. Nie, było zupełnie inaczej. Zupełnie na odwrót. Kłamiesz. Chwileczkę, oto co się stało. Jax tak bardzo bał się Kaufmo, że sprawy przybrały zły obrót. I dał nogę. Tak, właściwie to uciekłem. Najwidoczniej właśnie wtedy straciłem ogon. Nie w twarz! Niewinny. A propos tego, widziałem, jak Ragata ściga Kaina z nożem w ręku. O tak! Nóż jest narzędziem zbrodni. Tak, to właśnie ona. Gdzie ona jest? O, ludzie! To nie tak! Sorry, Zubl. To było niezręczne. To znowu ty? Nie uciekniesz. Jesteś gotowa na przesłuchanie. O nie. Co robiłaś w dniu, w którym zabito Kaina? Przestań mnie oślepiać, okej? Mogę to wyjaśnić. Proszę. Jak zostać syrenką checklista? Co? A, tutaj. Lista pokarmów, na które jestem uczulona. A, i co? Okej, wyobraź to sobie. Jax jadł frytki. Umierałam z głodu. Pomni jadła cheeseburgera. Nie mogę tego jeść. A niech to. Wtedy Kain zaczął drażnić mnie nuggetsami. Pachniało dobrze. Co kombinuje Ragata? Ale zjadł wszystko sam. Wzięłam nóż i pogoniłam za nim. Tak, widziałem. To była ona. Proszę bardzo, sprawa zamknięta. Teraz jestem najlepszym detektywem. Czy mam rację, Zubl? Przybij piątkę. Nie. Szkło powiększające? Nie, detektyw. Mów dalej. Więc biorę nóż i idę za Kainem. Co tam? Moją ulubioną pizzą jest margarita. Smakuje wyśmienicie. Cieszyłam się każdym kęsem. Żadnych morderstw. A. Nie kupuję tego. Dobra, oto dowód. Moje alergie. Całkiem przekonujące. Nie jest winna. Wspaniale. Skoro to nie Ragata, ani Jax. Kto jest zabójcą? Zubl! Hej, stara, po co ten pośpiech? Siadaj! Chcę widzieć wszystko. Dobra, wszystko wyjaśnię. No, i co tam jest? No, słuchamy. Wiem, kto zabił Kaina. To był...
Co? Więc to ty! Nie, ty! To byłaś ty! Gdzie jest twój pompon? Ha? Jest w samym miejscu zbrodni. Pomni, to nowa podejrzana. Chcę wiedzieć, co się stało. Już! Tak naprawdę nic się nie stało. Przejdę do sedna sprawy. Hej, detektywie, mam alibi. Byłyśmy razem. Serio? To nieprawda. Nie wtrącaj się w śledztwo. Powiedz mi, dlaczego zabiłaś Kane'a. Jeśli tego nie zrobisz, będę cię torturował. Dosyć! Przyznam się. Po prostu tańczyłam. Gdy zobaczyłam jego laskę. Wow! Potrafię wyczarować wyjście. Wow! O tak! Drzwi do wolności! Nikt nie patrzy? Odchodzę! Auć! Moja głowa! Ups! A dlaczego to jest slime, a nie kawa? Przepraszam! Więc to byłaś ty? Hej! Mam jeszcze trochę w kieszeni! Co? W kieszeni? Dalej je jest paskudne. Mój błąd. To jest ohydne. Wracając do przesłuchania. Powiedz nam wszystko, dziewczyno. Cóż, zaczęłam potrząsać laską. Nic nie działało. Najgorszy dzień w historii. Ups. Nienawidzę owadów. Jak mogłaś? Koniec naszej przyjaźni. Wiesz, jak bardzo się ich boję. Dobrze, sama przeprowadzę przesłuchanie. Głupia laska. O-o. Na pewno ją zniszczyłam. Nie jest dobrze. Jest naprawdę źle. Musimy to naprawić. Ale jak? Nie, to jeszcze nie to. Zdecydowanie nie. O, to jest super. Laska jak nowa. Proszę? Nikt się nie dowie. Co? Znowu? Obserwuję cię. Widzę to. Nie waż się upaść. Wstawaj. Jestem niewinna. Fakty. Jest niewinna. Więc co mamy teraz zrobić? Kane wciąż nie żyje. Był taki młody. Kane, dlaczego nas opuściłeś? O tak! Zobacz. Zaraz, czy jej głowa jakieś 5 minut temu nie była odkręcona? Nie, nie! Co ty robisz? To wszystko jest sztuczne! Zrobiłem wam naprawdę dobry dowcip! To było boskie! Zaczynając od ciebie, to nie był Kaufmo! To byłeś ty? Miałem to gdzieś! I ty? Ja? To nie był sos do pizzy. Uwierzyłam ci, jak mogłeś. A co ze mną? Pamiętasz tamtą rękawiczkę? O tak, jasne. A co z Zubul? Ha, to było łatwe. Zubul zorientowała się, że żyje i chciała powiedzieć wam prawdę. Więc odkręciłem jej głowę. I polałem keczupem.
kolejna zabawna przygoda w moim niesamowitym cyfrowym cyrku. To nie było śmieszne. Drzwi! Dokąd idziesz? O-o! O, na dobre, Circuccino! Święty cyrku! Ktoś wpadł w pustkę! No dobrze, czas wrócić. Nie chcesz zadzierać z pustką. Uj, niedobrze mi. Ojej, w ogóle nie mam na to ochoty. Chcę wrócić do domu z mamą i tatą. Zapomnij. Teraz my jesteśmy twoją nową rodziną. Co? Nie, nie, nie. Tak jest znacznie lepiej. Ultra dźwięki. Moje biedne uszy. Zgadza się, nie mam żadnych. No dobrze, ciao. Wypuszczę cię tylko wtedy, gdy ten filmik zdobędzie 20 tysięcy polubień. Pipi! To jest niesamowite. Tak, nic nie słyszę. Tak. Ha, łatwowierni. Na pewno wiem, że nie osiągnie 20 tysięcy kciuków w górę. Zostaną tu na zawsze, by robić to, co im każę. To mój cyfrowy cyrk. Co? Polubię. Dobra, wielkie dzięki. Cóż, na razie. Ja idę pierwszy. A no tak, to nie moje drzwi. Ragata, to jest twoje. Idź, laleczko. Nie martw się, jesteś bezpieczna. Nie patrz. Pomogę ci. Idź, już. Ragata, kochanie. Mam dla ciebie małe wyzwanie. Musisz znaleźć wszystkie elementy zubol i złożyć je razem. Masz 60 sekund, żeby się przygotować. Co? Za co? Pa, pa. A niech to. Ten koleś przesadza. Gdzie jest jego ciało? Okej, ogarnij się. Dasz radę. Muszę działać szybko. To będzie noga. Rozumiem. Nie no, nie dam rady. Gdzie jest reszta? Ciało też tu jest. Nie mam jak do niego dotrzeć. O, dodam trampolinę. Będę skakała wyżej. To zadziałało. Dobra, odłóżmy nogi z powrotem. Super. Kończy się czas. To jest za proste. Jaka jest szansa, że to jest pułapka? A, w porządku. O nie! Auć, moje oczy! Pora na zamocowanie ramion. Ekstra, ale czas ucieka. Bubble, stój! Daj mi to! Jestem zdesperowana! Moje! Udało się. Wszystkie elementy zubol są na swoim miejscu. A, wychodzę. Zrobiłam to. Patrz, jesteśmy filmowani. Hej ty, przyjdź, zrób zbliżenie. Tylko na mnie. O, moje wyjście. No dobra, jestem gotowy. Witaj, Jax. To będzie twoje wyzwanie. Jestem przygotowany. Co mam zrobić? Tylko patrz. Mamma mia, pizza, makaroni, Lamborghini. O, przepraszam, bellissimo rabitino. Perfetto. Per favore, usiądź. Przyprawię to. Kolacja będzie bellissimo. Co? Przyprawię ziołami. O, che bella amore. Co się dzieje? O, mi scusi. Dałem się złapać chwili. No. Mniam, mniam. Co to? Główne danie z królika. Muszę się spieszyć.
O, mi amore! Potrzebujemy sosu śmietanowego! Mi amore! Nie masz mojego pozwolenia! Aha! Buongiorno! Buongiorno! Rabbitto mio! Co się dzieje? Stój! Zobacz, co mam! No, no, na litość boską! Bang! O, mio bambino! I więcej! Nie, nie! Spaghetti muerto! Niezła pizza! Pizza bella! O, ananasy! Jesteś taki okrutny! O, a co z tym? Doskonała kanapka. Moje serce zostało złamane od tych tortur. O tak, wygrałem. Auć, jak zawsze jestem boski. Ojej, co? Puk, puk, jest ktoś w domu? Hej, otwieraj! Nie dam rady się wydostać. A, wpuść mnie! Proszę! Ojejku! Co to? Układasz imię? Pałkmo! Słabo. Jesteśmy pewni? Nie. Dobrze, a teraz? Małwko? Chyba jednak nie. Ups! W takim razie... Kaufmo! Tak lepiej, nie? Auć! Możesz z łaski swojej... O, ty też tu jesteś. Świetnie. Jesteś po mnie. Tak? Świetnie. Kim on jest? Królikowym królem. A, chwila. Nie wierzę ci. To na pewno Jax. Nie znoszę kłamstw. Skoro lubicie transformacje. Oto kolejna. What? O-o. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Zobaczmy, czego się boisz. O nie, nie! Panie i panowie, bitwa stulecia zaraz się rozpocznie. Mamy mamę w prawym rogu. Hej, skarbie. Mama. A w lewym rogu jest tata. Hej, kochanie. Tatusiu. Walka rodziców trwa. Runda pierwsza. Proszę, nie. Jaki masz problem, ty niechluju? Jaki masz problem, maniaku kontroli? Przestańcie, proszę. Potrzebują tego. Miłosne bąbelki. O, kochanie. O, skarbie. Kocham cię. Ja was też. Gdzie oni się podzieli? To nie fair. Oto drzwi. Ragata, widziałaś moje bicepsy? O, po mnie. Dobra robota. Tak się cieszę. Drzwi? Tu jest wyjście. Stop, dokąd idziecie? Zapomnijcie o tym. Hej, ludzie, nie daliście im 20 tysięcy polubień, co oznacza, że tu zostaną. Zajmę się tym. Hadzia! Ho? Co się dzieje? To nowa przygoda dla wszystkich. Bitwa taneczna. No, kręćcie bioderkami. Co to znaczy? Ha? Hej, uważaj! Czy mamy to powtórzyć?
tego dosyć. Jaka jest szansa, że to wystarczy? Nie ma szans. Show musi trwać. A to nowe zadanie. Pomocy! Utknęłam! Hej, za kogo ty się masz? Ja tutaj rządzę! Zrobisz wszystko, co ci powiem! To mój cyrk! I moje małpy! Nie gorączkuj się, bo dostaniesz szczękościsku! O, laleczko, kryj mnie! O, mogłem nie zdążyć! Nie da się ukryć! Ups! Głupi króliczek! Gdzie ja jestem? Jax! Gdzie on jest? Jesteś następna! O mnie! Uważaj! Nie! Ratunku! Nikt cię nie uratuje! O, ty! A! No właśnie, tablet! Gdzie to było? Wszędzie cię znajdę! To mój cyfrowy cyrk! Skasuj! Kto to zrobił? Co teraz? Jest! Wszystko znika? Ale... Ja też? Co się dzieje? Czy naprawdę dostałem się na studia? To szaleństwo! Jestem teraz Batmanem! Fajnie! Co to? Hej! Nie! Chodź ze mną! Gdzie ja trafiłam? Pobawimy się? Nie, proszę! Przygotuj się, by stać się potworem! Nie! Co? Nie, 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 Ban-Ban! Nie zrobimy tego! Co? Jesteś lepszy niż to! Ban-Ban nie zawsze był zły! On jest miły! Mam rację? A oto jego historia! Czas na lunch. Moja pyszna kanapka. Musisz ograniczyć gluten. Kanapka będzie moja. Nieudacznik. Nieważne. Masz moją kanapkę. Smacznego. Wow. Czy to ty, Ban-Ban? Dziwaczne kanapki nie są z mojej bajki. To było takie niegrzeczne. O, zapomniałem. Co? Czy znęcają się nad słabszym? To szaleństwo. Dam wam nauczkę, łobuzy. Jesteście od niego dużo więksi. To źle, słyszysz? Mam zgodę? Tak naprawdę to była zabawa. Nie możesz przestać psuć rzeczy, co, Ban-Ban? Jesteś prześladowany. Jak to możliwe? Hej! Przegryw! Zrób sobie przerwę w szafie, króliku. To były najgorsze lata mojego życia. Tak mi przykro. Muszę się stąd wydostać. Co? Nie jest grzecznie wyskakiwać w trakcie rozmowy. Muszę iść. Stop! Ja muszę dokończyć swoją historię. To jest takie dziecinne. Napij się herbatki. Historia toczy się dalej.
Na czym skończyłem? Nasz Banban trochę dorósł. A mimo to nadal był największym frajerem na studiach. Aha! Przegryw! I to każdego dnia. Uśmiechnij się, frajerze! Uj! O, hej! Cześć! Przegrani muszą trzymać się razem. To musiało się stać. Banban zaprosił swoją dziewczynę do kawiarni na pierwszą randkę. Wasza kawa. Jest smaczna. No już, frajerze. Haha. O. To jest zabawne. Ale przynajmniej mamy śmietankę. Nic nie mogło przyćmić blasku gołębi miłości. Auć! Banban! To paskudny ruch. Boki zrywać. Hej, mam pomysł. Pomysł. Powiemy, że gramy w limbo. O! Kto płacze? Hałas dochodzi z tyłu. Chodźmy zobaczyć. Kto tak płacze? Nie mogę znaleźć, skąd to dochodzi. Proszę, pomóż nam. Napisz komentarz i daj łapkę w górę. Wtedy otworzy się odpowiednia szafka. Wow! Biedactwo! Chodź tutaj. Czy ciebie też męczyli? Kim wy u licha jesteście? Uruchamiamy przedszkole dobroci i sprawiedliwości. Banban Garten dla wszystkich dzieci. Jupi! Wow! To miejsce jest niesamowite. Ruszajmy. Pierwszą zasadą przedszkola jest brak zastraszania. Co to za dźwięk? Nie. Nie, nie, nie. Nie tutaj. Tak? Udało się. Hej. Święte króliczki. Przepraszam. Jesteś cały, Banban? Oddaj laptopa. A jeśli tego nie zrobię? Okej. Dzięki. Na czym skończyliśmy? Rozpocznijmy nasze show! O, ale to trudne. Pomogę ci, Banbalino. On jest najsłodszy. Stawialiśmy meble, malowaliśmy ściany i razem rysowaliśmy. Ale to słodkie. Nasz ogród jest gotowy. Gdzie są dzieci? A jeśli nikt się nie pojawi? Nadchodzą! Hej, dzieciaki! Banban! Banbalina! Pomalujmy! Ojej! Wielkie dzięki! Co mam namalować? Jestem fanem rzeczy abstrakcyjnych. Ojej! To sztuka nowoczesna! Miejsce wolne od zastraszania? To jest skazane na porażkę. Co? Wow, mam was. Hej ty! O, cześć! Jak się tu znalazłyśmy? Rozpoczyna się wielki eksperyment z potworami.
Ty? Czy ty? Wszyscy staniecie się potworami. Tylko nie to. Gdzie są nasi nauczyciele? Nie ma ich? Możemy na nich zaczekać tutaj. Tak, wlatuje pierwszy. Ty zmienisz się w ślimaka. Voilà! Jesteście potworami. Ale to upiorne. Wciśnij przycisk bezpieczeństwa. Dziewczyna miała zły dzień. Spróbuję dosięgnąć przycisku alarmowego. Teraz wasza kolej, papuszki. Nie, nie, nie. Ukochana, co jej zrobiłeś? Auć. Co jest ze mną nie tak? Gdzie jesteś, kochana? Zniknęłaś? To była tragedia. Zmienił nas w potwory. Brzmi źle. O! Lepiej wezmę tę strzykawkę z surowicą daleko od nich. Cóż? Oto wasze chusteczki, potwory. Dzięki. Hej, dzieciaki. Jasiu? What? Halo? A! Potwór! Dokąd idziecie? Nie jestem potworem. Z moją miłością odeszła i moja praca. Wolałbym umrzeć. Co? Czy ktoś płacze? Czy to moja bambalina? Skarbie, czy to ty? Jestem brzydka. Nie chcę, żebyś mnie zobaczył. Przestań. Jesteś słodka bez względu na wszystko. I tak cię kocham. Bambalino. Moja ulubiona potworzyco. I oto jesteśmy. Najszczęśliwszą parą potworów. Wcale nie jesteście potworami. Mam pomysł. Co ona kombinuje? Chyba rysuje. Tada! Wszyscy będą wiedzieć, że nie jesteście strasznymi potworami. I kochacie dzieci. Tu laski? Oczywiście. Nie, skarbie, nie jesteś potworem. Wszyscy się dogadujemy. Pomocy! Pomocy! Otwórz drzwi. Goni mnie szalony ptak. Już tu jest. Musimy znaleźć inne wyjście. Hej! Złapana! Co? Inne drzwi. Tu chyba jest bezpiecznie. Co to za miejsce? Tam ktoś jest. Cześć. Hej. Usiądź. Kto jest za drzwiami? Tam. O, to fascynująca historia. Opowiem o wszystkim za chwilę. Poznaj całą prawdę o ptaku Opila. O kim? A, ten. Tak to się zaczęło. Patrzcie, to ona. Ty i twoje głupie zeszyty. Dlaczego są tacy podli? Pora na obiad. Stój, nigdzie nie pójdziesz. My też jesteśmy głodni. Dlaczego? Ignoruję ich. A! Przegryw! O nie! Mój ulubiony rysunek! Trzeba to pokolorować. Idealny odcień. Odwróć jej uwagę, a ja wyrwę rysunek. Hej! Co to? Mam twojego ptaka. Ptasi mózżdżek. Tym razem nie puszczę tego płazem. Jakiś problem. O tak. Poniosło mnie.
Proszę nacisnąć przycisk lubię to, aby nauczyciel przyszedł jak najszybciej. Nikt ci nie pomoże. O tak, dziękuję. Uczniowie, zajmijcie miejsca. Ups, schowaj to. Żadnych blasterów. Czekaliśmy na panią. Mój rysunek. Ptaszku, nic ci nie jest.